chyba nie będzie więcej. Czyli trzeba od nowa wpisać? Mhm. A nie po prostu połączyć? Czy ładujesz? Nie, nie muszę ładować w sumie. To może ja po prostu podłączę i będzie szybciej. I powinno być wszystko, co ty żonie nie wyjąłeś. W sensie nie wiedziałam, że ciebie też będzie razić. No tak. Nie można było się domyślić. Raz, dwa, trzy. Akurat już jest zachód słońca, czyli właściwie to dopiero jutro skorzystamy. Witajcie kochani w kolejnym vlogu. Zaczynamy go o godzinie 17. Dlatego, że jedziemy po dla mnie, mam nadzieję, przełomową rzecz. Nadia od półtorej tygodnia nie była w żłobku, bo tam jakiś katarek ma, a już po słońcu, widzisz? I faktycznie widzę, że zaczyna się nudzić. Z tym, że wyszło tak piękne słoneczko. Mieliśmy dzisiaj chyba 18 stopni na zewnątrz. Calutki dzień spędziłyśmy na zewnątrz. Z tym, że to wygląda tak, że po prostu chodzimy tam i z powrotem. Troszeczkę rowerka, troszeczkę kotków, troszeczkę nie wiem czego jeszcze. Huśtawki, o, bo huśtawkę mamy. I po prostu uznałam, że to jest ten moment, ta chwila, żeby kupić Nadii piaskownicę. I przeglądałam dzisiaj cały dzień te wszystkie piaskownice na przeróżnych stronach. Miałam już nawet do Castoramy jechać, ale przeczytałam opinię, że są strasznie kiepskiej jakości. Że po pierwsze ciężko ją złożyć, po drugie te deski się tam wszystkie nie schodzą. Szukaliśmy takiej, żeby ona była zamykana razem ze siedzeniami, nie? Bo chcemy, żeby po prostu tam były jej zabawki, wiadereczka różne i żeby to można było zamknąć i żeby to nie, jak przyjdzie wiatr, żeby po prostu nie było na całym podwórku. No, żeby nie trzeba było po każdej zabawie tego chować gdzieś tam do domu. No i znalazłam na OLX-ie, że gdzieś tutaj w pobliżu, 30 minut, 28 minut jazdy ponad. Nie wiem, czy po prostu robią, czy jak to wygląda, ale są dostępne, różne rozmiary do wyboru, do koloru i jedziemy po jakąś taką najzwyklejszą właśnie z ławeczkami. Piasek ponoć mamy w domu z atestami. Tak. Dziadek deklarował się, że tak, są atesty, dziadek, jest wszystko. Dokładnie. Czy mokry, czy suchy, czy przesiany, czy przesiany na grube ziarko, na małe, drobne. No, także dziadek odpowiada za piasek i właśnie liczyłam, że to dzisiaj jeszcze użyjemy, no ale no niestety chyba tyle co wrócimy, to do skręcenia i... Ale jutro ma być 20 stopni. Więc mam nadzieję, że cały dzień Nadia tam spędzi. Wiem, że jeszcze będą zimne dni, jestem tego świadoma. Ale cóż, to się i tak przyda, czy na teraz, czy na później. Miłego oglądania! Inside my head, and I will taste every note. Feel so good when you're in my head. Cudownie, resztę dla mamy, dobra? Daj mi. Ostatnio jak sprzątałam w tej szafce na dole, w kuchni, znalazłam między innymi ocet jabłkowy. I ja jakieś 3 lata temu piłam faktycznie codziennie rano szklankę wody z łyżką takiego octu i powiem, że to jest obrzydliwe. Więc pytam się Krystiana, że wprowadzamy taki nawyk, że codziennie rano zaczynamy właśnie dzień od szklanki wody z octem i on mówi twardo, że tak. Początkowo myślałam, że to jest bezsmakowe, więc jestem ciekawa jego reakcji. Idziesz próbować? Tak, tak, tak. A ty te szklanki już przygotowałeś na co? Na kawę, czy...? Nie. Właśnie na tą wodę, a, bo my nie mamy fajnych szklanek. Miałam kupić ostatnio, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja mam szklankę do kawy, szklankę do herbaty. Kochanie, wiem. Szklankę do wody, do koktajlu i tak dalej. Przed południem, po południu, na wieczór, na śniadanie. Jezu, aż mnie dobrze, jak sobie przypomnę ten smak. Mieszkaliśmy w Krakowie, to piłam takie codziennie. Znaczy na pewno to piłaś, jak jeszcze mieszkałaś w Tarnowie, tam na pierwszym mieszkaniu. Za zdrowie! Gdzieś ten delektujesz, czy? Nie, chyba nie dam rady. Nie dam rady. Nie, nie się poddaję. Fui. Pick me up and say come.
inside my head, and I will taste every note. Feels so good when you're in my head. Ale razi, wybaczcie. Nadia jest na drzemce, tak jak widzieliście. Ja w tym czasie zmieniłam pościel u nas jeszcze w sypialni. Od razu przyszłam nastawić pranie z tą białą pościelą i innymi białymi rzeczami i chciałam jej skręcić tą piaskownicę. Bo wczoraj jak wróciliśmy, to już było ciemno, więc stwierdziłam, że odpuszczam, zrobię to dzisiaj. I słuchajcie, nie wiedziałam, że to są aż takie troty. W sensie, wiedziałam, że to są malutkie elementy i wszystko do skręcenia samemu, ale liczyłam, że tak jak w Ikei na przykład są dziurki na różne śrubki, wkręty i że po prostu sobie to wkręca tutaj. Ani dziurek, wszystko trzeba sobie zrobić samemu wkrętarką, ani instrukcji. Także chyba się za to nie wezmę, będę musiała poczekać, aż Krystian to zrobi, a tylko dzisiaj mamy 20 stopni, więc obstawiam, że za szybko Nadia z piaskownicy nie skorzysta. Popatrzcie, tak to wygląda. Wszystko jest bez żadnych dziurek, po prostu takie deseczki zaimpregnowane i to tyle. Do tego woreczek śrubek i z tego trzeba zrobić piaskownicę z ławeczkami. Plus jest taki, że poza piaskownicą kupiłam Nadii jeszcze jedną, moim zdaniem super rzecz, bo tak jak wam mówiłam, zaczyna mi brakować pomysłu, co mogłybyśmy robić na tym polu, jak to mówią u nas w Małopolsce. I bardzo długo zwlekałam z zamówieniem tej rzeczy, bo cena mnie troszeczkę powstrzymywała, ale w końcu dopięłam to zamówienie i dzisiaj paczuszka ma do nas przyjść. Pokażę wam później, co za takiego. Wiesz, co to jest? Wiesz, co to jest? Mama ci w końcu kupiła. Jest. Jeszcze zaspana, tak? Za wcześnie mama dała prezent. Przynieś Lalę tutaj. Jest Lala. Masz Lalusię? No pięknie, super! No pięknie! Fajne? Co ty mi robisz? No to super! Podoba ci się? Nie? Z wózkiem? Tak. Zapadła decyzja, że piaskownicy dzisiaj nie będzie w formie tej drewnianej, ale jest tak piękna pogoda, co widzicie po naszych strojach, głównie Nadii, że nie mogę odpuścić. O, wózek zobaczyła, że jej wyniosłam. Że nie mogę odpuścić i nie wiem, czy kojarzycie, w tamtym roku miałam taki basenik, jakby taką piaskownicę plastikową. Ja Nadii zrobiłam z tego basen, a w tym roku stwierdziłam, dobra, że na dzisiaj po prostu naniesiemy jej tutaj piasku. Czekaj, wezmę cię na drogę i będzie miała taką piaskownicę na ten dzisiejszy ładny dzień, a tą drewnianą jeszcze złoży Krystian, jak będzie miał czas i będzie na piękniejsze dni. Co to? Tatuś wiezie piasek, tak? Tak się nie zostawię, dzidziusia. Dzidziuś ci poleciał, chodź! Ostatnio jak byliśmy w galerii w Krakowie, to Krystian wywalczył, żebyśmy wzięli ten zestaw. Wiadereczko, łopatka, to są jakieś foremki, także w sumie poniekąd dobrze. Dobrze, że to wzięliśmy, nie sądziłam, że tak szybko się przyda. Więc dzisiaj wykorzystamy, mam nadzieję, że wykorzystamy po raz pierwszy. No, tam tatuś piaskownicę rozkłada, taką prowizoryczną dzisiaj. Paniusia, widzisz to? Ubrudziła się, biedactwo. Popatrz tu. Jaka panienka. O nie, brudna jesteś. Jak do tego doszło? Możemy też robić foremki, wiesz? Popatrz, tu, o. Za testami. Ja widzę po kolorze. Bo jest jeszcze mokry. Jasne, on nie będzie nigdy taki ładny żółty. Na pewno nie ma testów, nie można go jeść.
A ja myślałam, że moja córka będzie miała lepiej, bo jak będzie piekła torty z piasku, to będzie mogła je faktycznie jeść. A nie tylko udawać, jak ja całe życie. No i po tygodniu by brakło. Trzy! Wow! Widzisz? Jak to się stało? A gdzie my to jedziemy? Do wypożyczalni? Emocje jak na grzybach. Jedziemy po... bieżnie! Serio! To jest takie trochę moje marzenie od zawsze. Właściwie to od zawsze. Odkąd jestem nastolatką, że chciałam mieć bieżnię w domu i spokojnie nie jedziemy jej kupić. Póki co! Ponieważ okazało się, że mamy możliwość... przetestowania, wypożyczając od mojej siostry. No, Krystiana siostra ma bieżnię już od dłuższego czasu i w ostatnim czasie mniej używa. To też nie może. No w sumie tak. I uznaliśmy, że właśnie skoro jest taka możliwość, to najpierw zanim zdecydujemy się na jakikolwiek zakup, jeżeli w ogóle się zdecydujemy, to sprawdzimy, czy właśnie bieżnia będzie służyć do chodzenia i biegania, czy będzie po prostu świetnym takim elementem dekoracyjnym i wieszakiem. No, na przykład na ubrania czy torebki. Więc jedziemy. Kurczę, ale się cieszę. Strasznie się cieszę. Dun, dun, dun. Już czeka, przygotowana. Pa! Samochód zapchany. Zmieściła się, całe szczęście, bo byłam pewna, że jednak nie wejdzie, ale widzę, że od końca do końca jedziemy do domu testować. To biurko likwidujemy, fotel dajemy w kąt, wtedy tu jest miejsce przesunięcia w prawo. Wąziutko. Troszeczkę. Coś nawet nie zmieści tutaj. Będziemy wchodzić przez łóżko. Rewelacja. Tu trzeba odkurzyć, tak czy inaczej. No jak się wchodzi do pokoju, to wygląda kiepsko. Ale przecież my nie robimy tego na stałe, Krystian. No to jest wypożyczone, tylko nie kupiliśmy. No właśnie. No ale też chcemy, żeby to wyglądało, nie? Na początku wiedzieliśmy, że nie ma tu miejsca na bieżnię. Start. Takie głośne, masakra. Mam wrażenie, że tak trzęsie mną pod spodem, że całe to wszystko tak, wiesz, o. No to nie jest takie stabilne. No, ale popatrz, biegać by chyba nie dało rady za bardzo. Właśnie, trzeba to by było wstrząść sobie. Dziwnie. No nic, tak czy raczej fajnie. Fajnie coś takiego będzie w domu przetestować. Śmiesznie. Mamy bieżnię w domu. Krystiana siostra jest chrzestna Nadi i w związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi Nadia dostała od niej prezent. W tle Krystiana robi miniaturę, nie przejmujcie się. Na pierwszy rzut leci coś przepięknego. Krystiana siostra w ogóle ma swoją firmę, szyje ubranka dla dzieci i między innymi Nadia dostała taką piękną spódniczkę. No cudna jest. Coś czuję, że może być za duża w pasie, ale to nie będzie problemu, żeby ją troszeczkę zwęzić, a przy okazji będzie na dłużej. Cudna jest, strasznie mi się podoba, także będziemy mieć już stylizację na święta, bo na jeden dzień świąt kupiłam jej ostatnio w Pepco taką różową, też wam pokazywałam na filmie, a tu będzie spódniczka, do tego jakieś białe body z falbanką i rewelacja. Tutaj coś jeszcze, co trzeba przed Nadią chować, chociaż kaczuszkę oczywiście jej dam. Ale zestaw Kinder, chociaż myślę, że ona się bardziej ucieszyła bez zawartości tego opakowania niż samej kaczuszki, ale no wiadomo. A ładna kaczusia. Ładna, będzie tylko taka. I tutaj mamy ostatnią rzecz, z tego co wiem, modelina, coś takiego, masa plastyczna, coś w tym stylu, czyli generalnie zabawa, przy której mama też się będzie bawić. No, trzeba będzie Nadię przypilnować przy tym, ale myślę, że fajna sprawa. Nie wiem, czy już na ten moment. Chociaż w piasku się wczoraj bawiła. I byłyśmy na zewnątrz, na huśtawce, w piasku, u pieska, kotka. I ogólnie spędziłyśmy tam z półtorej godzinki, ale zaczęło strasznie wiać, więc wróciłyśmy do domu. Tak. Mama w tym momencie zrobiła sobie kawę. Dziadusia znalazła paczkę. Od cioci. Trzeba otworzyć, tak? Otworzymy na razie tylko jedno, dobra? Może to pomarańczowe będzie ładne. Nieprzeznaczone do jedzenia, okej? Okay? Będziesz wiedzieć? No nie sądziłam, że to tak szybko otworzymy. Proszę. Co to jest? Siadaj sobie tutaj. Nie! Nie jemy!
Przecież czytałam, że nie przeznaczone do jedzenia. Patrz, to jest tutaj. Tak. Działa, wszystkie tak działają, myszko. Ja mam wciskać? Tak myślałam. Ja idę po kawę, nie jedz tego, dobra? Nie zjesz tego? Ja idę przynieść sobie kawę i zaraz wrócę, dobra? Poczekaj tu. Ważne jak, ważne, że jest spokój na co najmniej 15 minut. Nadia obrała zasadę, że po prostu na tym kawałku modeliny, plasteliny mają się po prostu zmieścić wszystkie te foremki. Nie, że mają być odbite, tylko po prostu, że mają się zmieścić. I tak się bawi już któryś raz. Jak już wszystkie się zmieszczą, to wykłada, przekłada na drugą stronę i od nowa. Trzeba wam to wytłumaczyć. Właśnie powiedziałam o tym, że jest nowa motywacja przez tą bieżnię, że ogólnie jestem zmotywowana i Krystyna tak mówi. A ja wtedy powiedziałem, no ja też nie mogę się czekać, też mam motywację i nie mogę się czekać, jak tak wieczorem sobie usiądę na tej bieżni. Ale chodziło mi o to, że też chcę biegać, też chcę właśnie z niej korzystać, ale oczywiście cały właśnie flow było o tym, że sobie usiądę na tej bieżni. Krystian, jeżeli ty naprawdę potrzebujesz tak niewiele, żeby schudnąć, to ja ci zazdroszczę. Nie, 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 nie jedz tego, nie mniam, mniam. Nie jesz tego, prawda? Nie? Ale się to calutki czas bawi. Jadę właśnie na siłownię i pewnie brzmi to paradoksalnie, że mamy od dzisiaj bieżnię w domu, a ja jadę na siłownię, ale na siłowni będę robić trening siłowy, a bieżnia jest po to, żeby móc robić codziennie cardio. Znaczy nie takie, wiecie, po godzinie biegania, czy coś, tylko żeby sobie chodzić. Więc... Krystian będzie w tym czasie robił kolację i zajmował się Nadią, a ja się chyba z wami będę żegnać. Więc dziękuję wam za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Pa! Hej!